Czy nie słyszeliście o stowarzyszeniu Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń? Zapraszam na stronę internetową www.bronimymunduru.pl. Tydzień temu mieliśmy konferencję dzięki zaproszeniu i organizacji Brzeskiej Wataki Głosu Obywatelskiego. Konferencja była równo tydzień temu, 22 w Prędocinie. Nagrania są dostępne. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to jak sama nazwa wskazuje, bronimy dla przyszłych pokoleń. Mam taki apel do wszystkich funkcjonariuszy mundurowych. Zapraszam wszystkich do stowarzyszenia. Jesteśmy za sprawiedliwością i zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz brak działania nie jest tą odpowiedzią, nie jest naszym pragnieniem sprawiedliwości. Wystarczy, że nic byśmy nie robili i niesprawiedliwość weźmie górę. Święte słowa. Bardziej boimy się tego, co się stanie, jak nie będziemy nic robić, jak nie będziemy się organizować, jak będziemy siedzieć cicho, niż tego, co nam się może stać, jak coś zrobimy. To jest jak w grze. Ten, kto nie gra i siedzi cicho, nic nie robi, nie wygrywa. Wszystko dookoła się zmienia. Niektórzy gracze się ustawiają na dobrych pozycjach i zaczynają grać nami. My nie chcemy być pionkami, my się organizujemy, zmieniamy ten chory układ. Zamiast słowa gra, można użyć słowo wojna. Nie chcemy stracić inicjatywy. Chcemy walczyć. Nie możemy czekać, aż ktoś przyjdzie i nas uratuje. Jeżeli sami nie uznamy, że potrzebujemy pomocy, to nikt nam tej pomocy nie udzieli. Nie czekamy, aż będzie za późno. Bardzo duża liczba funkcjonariuszy głośno mówi o tym, że będzie stała za społeczeństwem, że w razie... Wojsko z nami! Nie znam osobiście żołnierza, który w razie gdyby miał stanąć przed społeczeństwem na rozkaz władzy, otworzyłby ogień. Nie znam, ale... Czy my chcemy czekać do tego momentu? Nie. Chcemy czekać, aż jakiś prowokator przyjdzie po jednej albo po drugiej stronie, rzuci racą, wystrzeli, to już będzie wtedy za późno. Już wtedy będzie podział. My, jako stowarzyszenie, chcemy deeskalować w każdym możliwym momencie. To wszystko do tego dąży, żebyśmy się pokłócili między sobą. Te same relacje, które występują w rodzinach, to, że teraz nie potrafimy się porozumieć, że jesteśmy podzieleni, są w każdym aspekcie każdej organizacji. Chciałbym, żeby wróciły relacje między wojskiem a społeczeństwem. Mówcie nam, czego się boicie. Mówcie nam, jakie macie obawy, co się może dalej stać, razem planujmy i razem dajmy temu odwrót.
się Putina, Morawieckiego się boimy. Niedzielskiego się boimy. Latosa się boimy. Kaczyńskiego. Latosa się boimy. Czego się nie boimy? Jeżeli przejdzie jakakolwiek ustawa o obowiązku szczepień, zauważcie, że każdy, kto wziął pierwszą czy drugą dawkę, będzie zrównany do tego samego poziomu. Jeżeli nie weźmie trzeciej, odbiorą im prawa. Jeżeli nie weźmie czwartej i kolejnej, też... Nie powiem, że my to wszystko przewidzieliśmy. Ale staliśmy w obronie słabszych. My nie dzielimy społeczeństwa na osoby zaszczepione i niezaszczepione. Każdy może przyjść do stowarzyszenia. Razem możemy budować przyszłość. Przyszłość opartą na wartościach. Na wartościach ludzi, którzy o tą przyszłość walczyli, bez których wartości tej przyszłości by nie było. Opierając się na tych wartościach, na wartościach naszych przodków, mamy szansę zbudować taką przyszłość, o jakiej marzymy. Brawo! Żeby to zostało w sercach, przytoczę wiersz żołnierza niezłomnego, Uskoka, Niewolnictwo. A kto chce być sługą, niechaj sobie żyje, niechaj sobie powróz ukręci na szyję, niechaj swoją wolę na wieki okiełza, Pan jest niedaleko, niech do niego pełza. Niechaj jak pies wierny czołga się bez końca, za żydowskim biczem, który go potrąca, i najpierw głaskany, a potem wzgardzony, niechaj bolszewikom wybija pokłony. A kto chce być wolnym i prawe ma serce, niech walczy, niech cierpi, choćby w poniewierce. Niech ducha pokrzepi myślą o przyszłości, niech czoła nie zniża w podłej służalczości. Brawo! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Polska jest z nami! Polska jest z nami! Wojsko jest z nami! Wojsko jest z nami! Wojsko jest z nami! Wojsko jest z nami! Teraz proszę o zabranie głosu kolegę z Bydgoskiego Kamractwa Rodaków, przyszłego radnego Mietek. Zapraszam. Brawo! 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 W Wielkiej Polsce! Słuchajcie, oni się już boją, że my się zaczynamy nie bać całkowicie, także do przodu. Nic by się tu takiego nie działo od 2 lat, gdyby nie media. Pamiętajcie. Zawsze pamiętajcie o tym, co oni nam robią. Mówię o mediach głównego ścieku. Wszystkich po kolei. Z lewa, z prawa, etc., etc. Pamiętajmy, żeby pamięć nas nie zawiodła na lata, bo inaczej wróci to, co było, to, co właśnie spowodowało tą sytuację, którą właśnie mamy. Szczęśliwie cała ta sytuacja pokazuje nam, kim my naprawdę jesteśmy. Co kto jest wart i czy warto dalej z nim rozmawiać. Więc ja jestem kierowcą ciężarówki. Mogę powiedzieć wprost, co znaczą media, jak manipulują w 100%, przygotowują materiały, ale to wiemy, bo sporo tych filmików zapewne oglądacie na stronach. Chciałbym tylko powiedzieć, że no, zawsze nie mogę wyjść z podziwu, kiedy przekraczam granicę, uczestniczę w przewozie towarów akurat na terenie Niemiec. Czasami gdzieś tam w kraju Beneluxa i to są rewiry dość strategiczne, tak powiem, z punktu widzenia politycznego. I co się dzieje? Nic się nie dzieje.
prostu. Czyli co? Wszystko mamy w telewizorni. Pamiętajcie, taka jest pandemia, więc jaka jest pandemia, to jest tylko taka, jaka jest w kwadratowym pudełku. Taka, jaka płynie z radia, taką, jaką wyczytają ludzie w gazetach. Więc my akurat wiemy, ja nie chciałbym tutaj nikogo uświadamiać, bo wszyscy są, że tak powiem, świadomi tego wszystkiego. Ale mówię dla tych i witamy tych, którzy przyszli po raz pierwszy. Bratwo rodaków, witamy was i witamy wraz ze wszystkimi, którzy już dawno, od 2 lat razem uczestniczą w tym, co macie sposobność dzisiaj obserwować, może po raz pierwszy. Ale bądźcie z nami! 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 Kropka na D. Widzę tu gdzieś flagę z liściem kanadyjskim. Jak już mówiłem, jestem kierowcą ciężarówki od 36 lat. Poleciało. Muszę wam powiedzieć, że oni nam nie pomogą. Nie łudźmy się. Nie ma takiej opcji. Tam jest iskra, ale to jest iskra dla Kanady. Jeżeli każdy z nas z serca i z duszy nie dołoży najmniejszej cegiełki sam od siebie, właśnie w świadomości, jak mówił Szymon, sam od siebie nie stanie w prawdzie i nie weźmie się za to wszystko, to nie będziemy mieli tak zwanej sumarycznej siły. Tu w Polsce musimy zrobić coś bardzo podobnego. Jeżeli są wśród nas tutaj w tym momencie kierowcy, a nie wątpię, że są, zacznijcie myśleć. Pokuliście się, przyjęliście po 2 dawki ketchupu, uważacie, że jest dobrze, bo macie kredyty do spłacania. Za chwilę nie będziecie mieli czym spłacać tych kredytów. Pozamykają te firmy. W Polsce jest 150 tysięcy firm transportowych. Wystarczy, że jeden promil przyjedzie pod Warszawę, to będzie 1000 ciężarówek. Fajnie? Fajnie! Okay. Pokażemy im w ten oto sposób, że jako preludium, jako wstęp, że jesteśmy w stanie postawić tam 10 tysięcy ciężarówek. Jak nie dasz szef ciężarówki, to pojedziesz osobówką. Będziesz kolegów jeszcze ze sobą. Można? Można! To jest ten czas. Jeżeli Kanada pokazuje nam taki przykład, najgorsza matnia, wiemy czego, tego całego zaczątku tego bałaganu, który już mamy 2 lata, to do tego jeszcze dodam, że 80% kierowców w Kanadzie, mówimy o 100 tysiącach ciężarówek, w których siedzi po kilka osób, one orbitalnie w taki gwiezdny sposób dojeżdżają właśnie do Ottawy, więc zablokują ją na wiele, wiele tygodni. Więc 80% spośród tych kierowców jest wyszczepionych, wzięli po 2 dawki ketchupu. No i o czym to świadczy? Że zauważyli, że zostali oszukani. Czyli co? Przyznali się. To dobrze, bo są jeszcze bardziej zdeterminowani niż my jako świadomi, chociaż my zrobimy swoje z... Można powiedzieć, z subtelnością dobrze stępione piły łańcuchowej. Też potrafimy się zachować, no nie? Ale jeżeli chodzi o Kanadyjczyków, to znaczy, że ten tak zwany punkt ciężkości przeszedł już na tą stronę i to jest one way ticket. Oni pojechali tam nie po to, żeby wrócić i powiedzieć rodzinom, słuchajcie, nie udało się. Nie, 100 tysięcy ciężarówek to jest taka masa, której się nie rozgoni, nie będą przeparkowywać tego i tak dalej, bo jedna drugą zablokuje. Wiem coś na ten temat, ponieważ 30 lat temu, może niecałe, jako młody kierowca, żeśmy blokowali różne przejścia na wschodniej granicy, na zachodniej granicy, na południowej granicy. To były 60-kilometrowe kolejki i tam było zgranie. Kierowcy, macie jaja? No bo mamy to w Polsce? Mamy! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! Przekonajmy się na to. Chwała wielkiej Polsce! Chwała!